Cześć, dzisiejszy film będzie o nietolerancji fruktozy. Zapraszam do oglądania. Nietolerancja fruktozy to niewłaściwa reakcja organizmu po spożyciu produktów zawierających fruktozę. A fruktoza z kolei to cukier owocowy, który znajduje się oczywiście w owocach, w sokach owocowych, ale też w miodzie, w nektarach kwiatowych i w mniejszej ilości w warzywach. Ta niewłaściwa reakcja, jaka może wystąpić po zjedzeniu produktów zawierających fruktozę, to m.in. nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki, ale też na przykład hipoglikemia. Wyróżnia się dwa typy nietolerancji fruktozy. Pierwszy to wrodzona nietolerancja fruktozy, czyli fruktozemia, a drugi to zespół złego wchłaniania fruktozy, czyli taka niealergiczna nadwrażliwość na fruktozę. Fruktozemia to choroba genetyczna, która występuje z częstością 1 na 20-30 tysięcy osób. Wynika z niedoboru lub braku enzymu aldolazy B. Enzym ten bierze udział w metabolizmie fruktozy w wątrobie, a jego niedobór lub brak może powodować, że proces ten jest zaburzony i może dojść do gromadzenia się metabolitów fruktozy w wątrobie, co z kolei upośledza jej funkcję. Niezdiagnozowana w porę fruktozemia może prowadzić do uszkodzenia wątroby, a nawet śmierci. Fruktozemię można diagnozować przez oznaczenie aktywności enzymu aldolazy w wątrobie. Można też wykonać test obciążenia fruktozą albo testy genetyczne. Najczęściej diagnozowana jest już w wieku niemowlęcym, w momencie odstawienia od piersi, a najczęściej po wprowadzaniu produktów warzywno-owocowych do diety. Natomiast postać niewrodzona, czyli zespół złego wchłaniania fruktozy, wiąże się z niedoborem lub brakiem białka odpowiedzialnego za transport fruktozy przez błonę komórkową. To może powodować, że następuje fermentacja bakteryjna w jelicie grubym, błona śluzowa w jelicie może być podrażniona, tworzą się gazy, no i wtedy pojawiają się właśnie objawy ze strony układu pokarmowego. Nudności, wymioty, ale przede wszystkim bóle brzucha i biegunki. I tą formę diagnozuje się najczęściej na podstawie wodorowego testu oddechowego, czyli narczo przyjmuje się określoną dawkę fruktozy i po pewnym czasie mierzy się poziom wodoru i metanu w wydychanym powietrzu. Jeżeli ten poziom jest powyżej normy, no to stwierdza się właśnie nietolerancję fruktozy. Jeżeli chodzi o zjadanie produktów, to o ile w przypadku tego typu wrodzonego fruktoza powinna być zupełnie wyeliminowana czy ograniczona do zera, to w tym drugim typie złego wchłaniania fruktozy ilość spożywanej fruktozy jest już kwestią indywidualną. Ilość, która dla jednej osoby nie będzie szkodliwa, u innej może wywołać właśnie jakieś szkodliwe reakcje. U kogoś może być to po zjedzeniu jednego owocu, u kogoś innego dopiero po kilku, a jeszcze inna osoba zareaguje na przykład dopiero po wypiciu soku jabłkowego, więc jest to kwestia indywidualna. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o samą fruktozę, to oprócz tych produktów, o których powiedziałam, źródłem w diecie jest też sacharoza, czyli po prostu cukier. Zwłaszcza w diecie, która obfituje w żywność wysoko przetworzoną. Tam oprócz samej fruktozy dodaje się też często syrop fruktozowy lub glukozowo-fruktozowy. I te dwie ostatnie formy najczęściej występują w różnego rodzaju napojach, również napojach izotonicznych czy energetycznych i wszelkiego rodzaju słodyczach. Można dużo złego powiedzieć, czy dużo o negatywnym wpływie syropu fruktozowo-glukozowego na zdrowie. Natomiast jedną z takich rzeczy tutaj szczególnie istotnych jest to, że jedząc takie produkty, które zawierają właśnie syrop glukozowo-fruktozowy, mamy problem z odczuwaniem sytości.
Czyli możemy takich produktów zjeść bardzo dużo, nie będziemy odczuwać sytości. No a co się z tym wiąże? Zacznie nam wzrastać waga. No i to właśnie jest jedna z przyczyn rozpowszechnienia jakby nadwagi i otyłości. Dlatego warto sprawdzać etykiety wszystkich produktów. Po pierwsze wybierać takie, które mają jak najkrótszy skład i zwracać uwagę na to, żeby nie zawierały właśnie syropu glukozowo-fruktozowego, bo może on być tak naprawdę wszędzie. Spożycie fruktozy jest szczególnie problematyczne właśnie u osób z nietolerancją fruktozy, ale nadmierne jej spożycie może być problematyczne tak naprawdę u wszystkich, bo może się przyczyniać do zaburzeń metabolicznych, między innymi do rozwoju właśnie nadwagi i otyłości, ale też zaburzeń prawidłowego funkcjonowania mózgu czy wzrostu poziomu trójglicerydów i cholesterolu LDL. Więc nawet jakby najlepszym źródłem w ogóle fruktozy są oczywiście owoce, natomiast nawet osoby zdrowe nie mogą jeść tych owoców bez ograniczeń. I zalecenia dla właśnie osób, nawet dla osób zdrowych dotyczące owoców i warzyw mówią o tym, że owoce powinny stanowić 1/4 ogólnej ilości owoców i warzyw, bo taką grupę się podaje jakby w zaleceniach. Więc mówiąc bardzo prosto, jeżeli mamy to podzielić na porcje, to owoców powinniśmy zjadać 1 porcję, a warzyw 3. Wtedy te proporcje będą odpowiednie. Różne dolegliwości ze strony układu pokarmowego występujące po zjedzeniu owoców mogą, ale nie muszą jednak dotyczyć nietolerancji fruktozy. Mogą wynikać jeszcze z różnych innych rzeczy, na przykład nietolerancji FODMAP albo złego łączenia posiłków, więc temu wszystkiemu trzeba się przyjrzeć. Nietolerancja fruktozy jest tylko jedną z możliwości. Więc jeśli cierpisz na jakieś problemy gastryczne po spożyciu owoców i nie wiesz do końca, co może to być, to zapraszam do gabinetu. Tutaj znajdziesz kontakt do naszej rejestracji. A jeżeli podobał Ci się film, to komentuj, lajkuj i subskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.